Ta twoja inność na początku była może dla ciebie trudna, ale potem właśnie dzięki niej się wybiłaś. Właśnie, czyli na pewno gdzieś to tam można było, czyli udało mi się przekuć na pozytywy, jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, na pewno. I zresztą rzeczywiście no, zarabiam głównie za granicą i jakoś... To znaczy, że Polska nie dorosła jeszcze do ciebie? Nie wiem, czy nie dorosła, czy dorosła, nawet ciężko jakoś, no przede wszystkim w Polsce jest bardzo mały rynek, prawda? I jednak ta moda, ten modeling no jest praktycznie taki znikomy. Jeszcze nie jesteśmy światową stolicą mody, prawda? Myślę, że to jeszcze trochę zejdzie, ale mam nadzieję, że wkrótce to się zmieni i rzeczywiście rynek polski zacznie dorównywać też innym rynkom. No to też wynika z tego, że no, topowi projektanci, prawda? No głównie to jest Paryż, to jest Nowy Jork, Mediolan, gdzie rzeczywiście to się rozwija i gdzieś tam jest silnie już od dawna zakorzenione. Ale na przykład w Polsce mamy chociażby Jannę Przytakiewicz, która rzeczywiście no, reprezentuje już taki poziom europejski, a nawet i światowy. I tam nie ma miejsca nawet na żadne pomyłki. To są w 100% zrobione rzeczy, które naprawdę przedstawiają taki wysoki poziom. I z tego powinniśmy być dumni.